Wołkowski funkcję wójta gminy Rudna objął 28 marca, a prawomocny wyrok dla Władysława Bigusa oznaczał, że nie mógł on dłużej sprawować urzędu włodarza gminy. Gminna administracja znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Jedną z palących problemów była płynność finansowa, jeżeli chodzi o przelewy, jeżeli chodzi o wypłaty. Dlatego też mając na uwadze, że jednak praca tego urzędu jest w chwili obecnej i spokój tej pracy najważniejszy. Dlatego też właściwie od samego rana pracowałem nad tym, aby tą płynność odblokować. To oznacza, że pracownicy urzędu otrzymają wynagrodzenia. Wypłaty dostaną również pracownicy jednostek gminnych. Wołkowski przyznaje, że mimo wielu obaw, zastana przez niego sytuacja w gminie jest dobra. Do czasu wyborów uzupełniających nie zamierza podejmować żadnych radykalnych decyzji dotyczących przyszłości gminy. Nie są potrzebne. Urząd funkcjonuje dobrze. Gmina... Tutaj tego nikt nie zaprzeczy, każda osoba, która jeździ i odwiedza gminę Rudna, widzi, jak się rozwija, widzi, jak w dobrym kierunku idzie, i moje zadanie jest ten dobry kierunek w tym moim okresie pełnienia funkcji, ten dobry kierunek rozwoju utrzymać. Przypomnijmy, że gmina pożegnała się również z sekretarzem. Pełniący tę funkcję Andrzej Bobrek również został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Obecnie były sekretarz przebywa na zwolnieniu chorobowym. Stanowisko sekretarza jest kluczowym stanowiskiem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gminy, funkcjonowanie urzędu, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, sprawy administracyjne. Zastanawiamy się nad tym, żeby jednak znalazła się osoba, która w jakiś sposób sprawy administracyjne, obowiązki sekretarza poprowadzi. Adrian Wołkowski do tej pory zasiadał w Radzie Powiatu Lubińskiego. Po objęciu funkcji komisarza rządowego musiał zrzec się mandatu. Wołkowski zapowiedział już, że w wyborach uzupełniających również będzie startował na fotel wójta.